punktu. I już faulowany Chris Webber, ostatnio wybrany graczem tygodnia. Za sprawą świetnej, jeszcze niedawno było jego słabością, ale także grając u boku Jasona Williamsa, ma dużo fantazji, jeżeli chodzi o podwygrancz w pierwszej piątce. Nowy oczywiście w rozumieniu tego sezonu przyszedł z Orlando Magic. Zresztą dodali kilku doświadczonych koszykarzy, że grał przecież w meczach gwiazd. Derek Coleman i Chris Webber, którzy grają dzisiaj przeciwko sobie, to koszykarze, którzy mieli numer 1 w draftach. Torlius Williamson na pozycji numer 3. Niezwykle przydatny koszykarz, świetnie w obronie. Przed chwilą Chris Webber. Zobaczymy, jak wykorzystają przewagę Kings. I zakończona akcja przez W każdym meczu, jak mówią statystyki, chociaż dużo poracował na sobą Jason Williams w czasie przerwy między sezonami. Derek. Mieliśmy przykład właśnie wykorzystania trójki wysokich graczy. Gdy Derek Coleman grał tyłem do kosza, dwóch pozostałych, Mason i właśnie... Koszykarzem numer jeden, jeżeli chodzi o zbiórki, ale za to więcej asyst. I na razie we wspaniałej dyspozycji, który dzisiaj nie będzie gotów do gry. W drużynie Sacramento, łamiących wszelkie kanony, podobnie zresztą jak Jason Williams. Sny dzisiaj Derek Camber, jak dotychczas. Żeby włożył ją z góry, zapewne Anderson i Eddie Jones, zawsze mocny w rzutach za trzy punkty, ale dzisiaj fatalnie. Ależ podanie. No, z łatwością. Ale to podanie było fantastyczne, wyśmienite. Teraz zmienili się w obronie. Chris Webber pilnuje Colemana, który był najgroźniejszym graczem gospodarzy w tych pierwszych minutach. David Wesley, podobnie jak Bobby Fields, nie mogli się przebić do NBA na początkach swych karier. Przeszli przez CBA. Akcja od drugiej strony kosza. Szansa na odpowiedź trzypunktową. Webber należał do słynnej piątki w czasach uniwersytetu. Jasona Williamsa. Zresztą Rick Adelman znany jest z tego, że wprowadza na parkiet wszystkich graczy. Często zmienia całą piątkę. Imponuje dzisiaj skutecznością i wyborem właściwego momentu rzutu. Ach, dobrze w obronie. To Jason Williams, który będzie bardzo zajęty przy okazji zbliżającego się weekendu gwiazd. Będzie uczestniczył w kilku imprezach. Ach. W przypadku Divacji i Nick Anderson. Dobra obrona. Nie chciał opuścić tego klubu. Zespół Sacramento będzie jeszcze trudniejszy do pokonania. Nieznaczna przewaga zdobyczy punktowych Sacramento po błędach przeciwnika. No, ryzykowne odegranie. Świetnie. To są koszty tej szalonej gry, tak jak teraz zupełnie niepotrzebny rzut Jasona Williamsa. Ach, gorąca głowa. Ach, i teraz łatwo. A potem wiele kłopotów, niechęć do treningów, konflikty z trenerami. Obrona Charlotte Hornets jest dużo lepsza, jak mówią statystyki, w porównaniu z... Hornets wygrali tu na własnym parkiecie aż 8 kolejnych metrów. Zresztą Williams niewiele wyższy. Ledwie 6 stóp, 1 cal, czyli 180. Drużyny Sacramento zupełnie bez pomysłu w ataku, trochę niezespołowo grają właśnie. Często nazywano go nawet takim grającym trenerem. Zespół Sacramento, 7 wygranych z rzędu. Był na czwartym miejscu w konferencji zachodniej, ale aż 8 meczów z drużynami z konferencji wschodniej. Świetna obrona Nicka Andersona, był nieustępliwy przy Eddie Jonesie i opłaciło się. A i znowu przykład. Znakomicie wykorzystał to podanie. Będzie podwajany, przerzucił do Johna Berry, ten szybko do Derricka Martina i widzieliśmy skuteczny rzut. Zresztą to jego największa zdobycz w karierze, ponad 20 punktów średnio. A gra już w NBA 6 sezon. Po zatrzymaniu na jedno tempo, zatrzymał się na 2 tempa, wcześniej zrobił także jeden krok. I strata piłki, a tutaj ta sytuacja, w której w takim tłoku
podkoszowym pukają Hornets, gdy on jest na parkiecie, ale z kolei David Wesley jest bardziej wyrachowany, spokojniejszy. I znowu Anderson nie zdecydował się na rzut. Świetnie odegrał mu piłkę. Się z decyzją sędziów najwyraźniej Rick Adelman. Numer 6 na koszulce dla upamiętnienia Juliusa Erwinga, który był jego idolem przez wiele lat. Nick Anderson. Ach, uratował się Jason Williams, nie, przepraszam, Barry, z opresji. Niesamowity rzut, szczęśliwa zbiórka Pollarda. Którzy grają wokół niego i właśnie dla niego, natomiast Mason gra indywidualnie, właściwie zmuszony do tego typu grania. To ten poprzedni rzut. I kolejne punkty. Sacramento mają poniżej 4 fauli zespołowo, jako zespół. No, ciągle pozostaje punkty dla gospodarzy. 10 punktów do odrobienia, 2 minuty z sekundami do zakończenia spotkania. A w sumie 10 w karierze. Widzieliśmy, będzie powtórka rzutu ostatniego Chrisa Webera. Blisko był Eldon Campbell, bał się minięcia, ale przed chwilą to on faulował. Próbował zabrać. 2-8 wygranych w 18 meczach. Natomiast gospodarze przegrali tutaj tylko dwukrotnie. Świetny przechwyt. Wykorzystał brak koncentracji Dale'a Ellisa.